Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, kurs Polski Blendera. W tej części zajmiemy się nodem, który nazywa się defocus lub też defocus. Jest to nod, który odpowiada za nic innego jak głębię ostrości. Jest to temat na tyle ważny, że chciałbym pokazać, o co chodzi w ogóle z głębią ostrości jako taką. W tym celu wyszukamy sobie na Google takie polecenie czy też słowo jak depth of field. Jest to głębia pola, tłumacząc dosłownie. Natomiast chodzi o głębię ostrości. Pierwszy link to Wikipedia, na której mamy to wszystko ładnie opisane. W skrócie chodzi o to, kliknę może w ten obrazek, powiększę go trochę, że jeżeli mamy aparat, to ten aparat niezależnie od tego, jak będzie ustawiony, będzie miał ostry obraz tylko w pewnej odległości od obiektywu. I głębia ostrości jest to właśnie ten obszar, w którym obraz pozostaje ostry. Natomiast obszary, które są bliżej obiektywu lub dalej, są poza obszarem ostrości. Dlatego w obiektywie widać je jako nieostre. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy następny obrazek, który mamy na Wikipedii. Wystarczy tylko trochę przewinąć, jest to wszystko ładnie opisane. Polecam lekturę, jeżeli ktoś chce sobie poczytać. I mamy tu obrazek, który doskonale to zjawisko tłumaczy. Otóż chodzi o to, że tutaj jest jakby zależność ostrości obrazu związana z tym, jak bardzo mamy otwartą lub zamkniętą przysłonę w obiektywie. Obiektyw jest reprezentowany na tym rysunku jako taka, powiedzmy sobie, schematyczna soczewka. Obiektyw działa dokładnie tak samo jak ta soczewka, chociaż w zwykłych obiektywach soczewek może być kilkanaście. No i teraz, szeroko otwarta przysłona oznacza, że światło wpada do obiektywu przez całą soczewkę, od samych brzegów. Dzięki temu obraz jest mniej ostry, jeżeli znajduje się poza obszarem głębi. Tam, gdzie przysłona jest zamknięta, czyli tutaj mamy takie lekkie zwężenie, mamy obraz ostrzejszy i linie światła, które są narysowane na tym obrazku, doskonale to zjawisko tłumaczą. Po pierwsze, tutaj widać obrazek tak, jakby go było można oglądać przez soczewkę. Pierwszy punkt to punkt zielony. No, powiedzmy sobie, że to jest trzeci punkt. Trzeci punkt to zielony, zielone promienie. Drugi punkt to jest punkt znajdujący się idealnie w ostrości. No i pierwszy punkt to jest punkt czerwony, który również jest poza obszarem ostrości. I teraz tak, z tego punktu pierwszego leci światło. Światło leci oczywiście we wszystkich kierunkach, a więc nie tylko w tych trzech promieniach, które tu są pokazane, ale również pomiędzy nimi. Natomiast te trzy promienie wyznaczają takie położenia skrajne i środkowe. Teraz, jeżeli promień leci i przelatuje przez samą krawędź soczewki, zakrzywia się bardzo silnie, jego droga wygląda później tak. A więc trafia w obszar za obiektywem, gdzieś w klatkę filmu lub w matryce LCD, w tym miejscu. Inny promień, lecąc przez środek soczewki, przechodzi przez nią bez zakrzywienia, praktycznie rzecz biorąc, i później jeszcze inny leci przez drugą krawędź soczewki i zakrzywia się również jakoś tak, że gdzieś tam pada na obraz. Jeżeli ta przesłona jest szeroka, to w tym przypadku jest również szeroki odstęp pomiędzy skrajnie padającymi promieniami. Te skrajnie padające promienie zakrzywiają się silniej, ponieważ są w większych odległościach na soczewce i ona jest bardziej krzywa w tych miejscach, gdzie te promienie przez nią przelatują. Dlatego zakrzywiają się silniej i dlatego to zniekształcenie pojawiające się na obrazie jest szersze. Jeżeli ten odstęp między skrajnymi promieniami będę zmniejszał, poprzez właśnie zamknięcie przysłony, po prostu te skrajne inne nie przelecą, bo jest zasłonięte z tej strony, to wtedy, mimo tego, że ognisko, czyli punkt skupienia świata, pozostanie dokładnie w tym samym miejscu, to jednocześnie ten przestrzał, czy też jakby niedostrzał światła w to miejsce będzie zmniejszony. On będzie zmniejszony proporcjonalnie o tyle, o ile zamknęliśmy przysłonę. A więc teoretycznie w skrajnym przypadku, gdyby przysłona była malusieńką dziurką, to mielibyśmy w każdym miejscu ostry obraz. Tak działa głębia ostrości. I oczywiście w fotografii i w technice filmowej działa to ciągle tak samo. Jeżeli zamykamy przysłonę, to w tym momencie obszar głębi ostrości się rozszerza. Możemy mieć więcej przestrzeni z ostrym obrazem. I dosyć trudne do zrobienia są zdjęcia, kiedy mamy na pierwszym planie coś bardzo blisko, na przykład jakąś zapałkę czy piórko, tuż przed samym obiektywem, a następnie gdzieś daleko góry i oba te obiekty, zarówno bliskie, jak i odległe, są ostre. Można zrobić takie zdjęcie, owszem, ale trzeba wtedy bardzo mocno zamknąć przysłonę, aby była niesamowicie wielka przestrzeń z głębią ostrości, też z ostrością obrazu. Tak wygląda ten schematyczny rysunek, warto go zapamiętać, żeby w razie czego komuś go wytłumaczyć. A teraz, jak to działa w Blenderze, już tłumaczę. Sprawa związana jest oczywiście z ustawieniami kamery, ponieważ to ona rysuje naszą scenę, a więc z tym obiektem. Aby można było pokazać, co takiego się dzieje z głębią ostrości, spróbujmy wstawić sobie kilka klocków. Te klocki ustawię może równiosieńko w osi X, to nie ma znaczenia, czy będą równo, czy nie. Chodzi tylko o to, aby był jeden za drugim.
i ustawię sobie za chwilkę kamerę gdzieś w miejscu takim, aby mogła spoglądać na te wszystkie klocki naraz. Jeżeli spojrzę jeszcze z góry, troszeczkę ją przekręcę, przesunę i teraz się przełączę w tą kamerę, no i już mam moje obiekty elegancko ustawione w rządku. Oczywiście pewne obiekty na scenie są bliżej, pewne są dalej. Załóżmy, że chciałem mieć głębię ostrości na tym obiekcie, który teraz zaznaczyłem. Ten obiekt to jest pierwsza kostka, która była wstawiona na scenę. Nazywa się Cube. Widzę tę nazwę tutaj i jednocześnie pokazana jest tutaj. W Outlinerze również mogę ją zobaczyć, jest to Cube. Teraz, aby kamerę przełączyć w tryb pracy z głębią ostrości, trzeba w nią kliknąć i w ustawieniach kamery, w panelu ustawień, znaleźć coś takiego jak Depth of Field. Jest to panel, który pozwala ustawić głębię ostrości. Mówiłem o tym wtedy, kiedy opowiadałem o kamerze. Przypuszczam, że w kursie taki materiał można znaleźć w tej części dla początkujących. Oczywiście możemy włączyć także tak zwany Limits w zakładce Display, dzięki czemu zobaczymy, jak kamera patrzy, gdzie jest jej oś, że tak powiem. No i ten limit określony głębią ostrości to jest ten taki żółty krzyżyk tutaj. Więc mogę go przesuwać, zwiększając obszar o nazwie Distance w głębi ostrości i to jest punkt, w którym kamera będzie miała ostrość maksymalną. W tym momencie, jeżeli spojrzę w widok siatki, no to ta głębia ostrości mogłaby być gdzieś tutaj. Oczywiście nie muszę tego robić za pomocą suwaka Distance, mogę także wybrać obiekt, na który kamera będzie próbowała ustawić swoją głębię ostrości. W tym momencie ustawiłem Cube'a, więc Cube jest obiektem, na który kamera będzie ostrzyć. I to ostrzenie obrazu kamery, czyli zogniskowanie ostrości, będzie w takim punkcie, który na osi kamery będzie się przecinał z taką sferą znajdującą się również w środku tego obiektu. Jeżeli kamerę teraz przesunę, to widać, że w każdym miejscu kamera będzie zachowywała swój punkt ostrości. Oczywiście teraz ten dystans jest dużo mniejszy, teraz będzie większy. Jeżeli kamerę obrócę, to również ten dystans będzie zachowywany. Proszę zobaczyć, tutaj się za bardzo nie da, ale jest to najbliżej tego środka przebiegająca prosta jakby. A więc w tym miejscu będzie teraz głębia ostrości. Gdyby tutaj był jakiś obiekt, to byłby ostry. Tak to mniej więcej wygląda. Więc teraz, jeżeli zrobię render, to się okaże, niestety, że żadnej głębi ostrości nie widać. Niestety, w Blenderze głębia ostrości jeszcze nie działa, mimo tego, że wszystko dobrze ustawiłem. Działa za to w renderze Cycles. Jeżeli się przełączę do Cycles, w tym momencie muszę tylko ustawić sobie tutaj jeszcze prawdopodobnie coś i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już widać coś, ale nie ma jeszcze głębi ostrości. Musiałem tutaj zmienić taki parametr jak Size. Ten Size pozwala mi później zobaczyć, jak to wygląda, więc może się tylko przełączę do widoku z kamery. Teraz ruszę tym size'em i zobaczymy, co będę otrzymywał. Proszę zobaczyć, wystarczy, że zmienię ten parametr. Size jest to nic innego, jak tylko sposób otwarcia przysłony. Im bardziej jest otwarta, czyli im size jest większy, tym głębia ostrości jest mniejsza. I dzięki temu bardziej rozmywają się obszary, które z tej głębi wypadają, w które się w niej nie mieszczą. Tak to wygląda. To jest Cycles. To jest wszystko proste i ładnie działa. Natomiast w Blenderze trzeba niestety zrobić jeszcze kilka rzeczy. I dlatego właśnie mówimy o głębi ostrości wtedy, kiedy przychodzi do omawiania takiego tematu, jakim są nody. Ponieważ głębia ostrości w standardowym blenderowym renderze włącza się w nodach. A więc przełączam się teraz do nodów. Może jeszcze zrobię render na początku, aby mieć ten obraz zachowany. Przełączę się do nodów i teraz w nodach kliknę na Use Nodes i mam swoje Render Layers oraz Composite. Dodam jeszcze Viewer i wyświetlę sobie w tle nasz wyrenderowany obrazek. Teraz, jeżeli chcę dodać głębię ostrości, to potrzebuję noda, który znajduje się znowuż w grupie filtry i nazywa się defocus. A więc tak jakby, no powiedzmy sobie, rozmycie, ale takie troszeczkę inne, takie wynikające ze straty ostrości. Jeżeli dodam sobie takiego noda, to widać, że on jest dosyć skomplikowany, ma sporo różnych ustawień, ale nie są to trudne ustawienia, można je dość łatwo ogarnąć. Już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Pierwsza rzecz to ten node bierze dwa parametry wejściowe, dwa rodzaje informacji. Jedna z nich to jest oczywiście obrazek. No i ten obrazek można podłączyć od razu do viewera. Na razie nie widać, żeby cokolwiek się zmieniło. A druga rzecz to jest głębia. Głębia od razu obrazu wyrażona poprzez odległość od kamery. No i ta głębia będzie decydowała o głębi ostrości. Ale można tego również nie robić i wykorzystać takie standardowe, domyślne ustawienia, jakie tutaj mamy. A więc jeżeli spróbuję zrobić coś takiego jak Z-Scale, to w tym momencie będę mógł wpłynąć na głębię ostrości. Zaraz zobaczymy, czy to będzie widać. Już widać, że się troszeczkę rozmywa. Proszę zobaczyć. Cały obraz rozmywa się idealnie tak samo, no ponieważ to jest teraz skala tak jakby jednorodna dla całego obrazka. Jeżeli włożyłbym tutaj jakiś inny obrazek, który by stanowił zastępczą głębię o nazwie
Z, czy też zwykły Z kanał, to w tym momencie za pomocą jakiegoś innego czarno-białego obrazka mógłbym rozmyć część obrazu, a część bym mógł nie rozmywać. W każdym razie Z-Scale w tym momencie to jest taka bardzo prosta skala, która niczego tak naprawdę tutaj nie robi, bo to nie jest prawdziwa głębia ostrości, to jest jednolicie rozmyty cały obraz. Mogę także nacisnąć checkbox o nazwie Use Z-Buffer. W tym momencie całość staje się ostra i wtedy właśnie potrzebuję Z-Buffera, czyli buffera, który pamięta głębię. Jeżeli dodam ten swój Z-Buffer do całego noda, w tym momencie nic jeszcze nie widzę. Ale nie widzę nic dlatego, że jest wybrana przysłona, której wielkość wynosi teraz 128. Wiemy z fotografii, że im większa przesłona, tym bardziej zasłonięty jest obiektyw. A im mniejsza przesłona, tym obiektyw jest bardziej odsłonięty. Więc jeżeli teraz będę zmieniał obszar przysłony i będę ją zmniejszał, czyli tak naprawdę będę ją otwierał, w tym momencie zacznie się pojawiać pewne niewielkie rozmycie. Zobaczymy, czy teraz je widać, czy teraz jeszcze nie. To jest nadal bardzo, bardzo zamknięta przysłona. A myślę, że przy okazji wartości 20 coś już może być widoczne. I rzeczywiście, jeżeli mi się nie wydaje, to początkowe fragmenty tego klocka tutaj są już lekko nieostre. Będę zmniejszał dalej przy 10... Widać już troszeczkę silniejsze rozmycie. No i jeżeli zmienię na przykład na 5, to wyraźnie tracę ostrość w pierwszym planie i tak samo w tym backgroundzie, w tle również. Kostka, którą wybrałem jako ostra, znajduje się w głębi ostrości i na razie wszystkie swoje części ma ostre. Oczywiście mogę przysłonę otwierać dalej, to już jest bardzo mocno otwarta przysłona i widać też drastyczny efekt zmiany głębi ostrości. Teraz można by się zastanawiać, dlaczego ten obraz jest taki w kaszkę. Otóż bierze się to stąd, że mam tylko 16 próbek policzonych dla rozmycia tego obrazu. Te próbki można oczywiście liczyć głębiej, jakby precyzyjniej. Mogę dać ich więcej i wtedy oczywiście cały ten not liczy troszeczkę dłużej. Natomiast jest to nadal tylko zwykły podgląd, dlatego pojawiają się tutaj pewne artefakty, jakieś błędy. Niezbyt dobrze jest to wszystko wyrównane. Oczywiście przy okazji widać także, że objętość tych kostek lub też rozmiar, które zajmowały poprzednio w oryginalnej wersji, została trochę poszerzona. Obraz się rozszerzył dlatego, że blur, który powstaje, wystaje poza te kostki. I mamy teraz możliwość zmiany takiej sytuacji, a na początku pokażę, po co jest ten preview. Preview jest właśnie po to, żeby można było zobaczyć bardzo szybko, bez żadnego problemu, jak mniej więcej będzie wyglądała głębia ostrości. Jeżeli jestem zadowolony z efektu, wtedy wyłączam preview i głębia ostrości liczy się dużo dłużej, ale dostaję wtedy dużo precyzyjniej policzoną. To jest prawdziwa głębia ostrości. Tak naprawdę ten nod może wykonywać naprawdę długo swoje obliczenia, potrafi bardzo powoli liczyć, no i trzeba się liczyć z tym, że będzie wydłużał znacznie renderowanie na przykład filmów. Teraz, dlaczego mówiłem o tym, że głębia ostrości i raczej nie ostry, pierwszy plan jest troszeczkę większy? Otóż dlatego, że istnieje taki parametr jak threshold. Threshold jest odcięciem tego, co wystaje poza obiekt. Jeżeli threshold zmniejsza do zera, w tym momencie ten cały not przeliczy się jeszcze raz i dostaje troszeczkę łagodniejszy obraz. Natomiast widać, że znikły mi pewne artefakty z obrazka i tak dalej. Jeżeli nie odpowiada mi tego typu rozmycie, to można je zmniejszyć, nawet dla tak bardzo otwartej przesłony. I to mogę zrobić, określając wartość maksymalnego rozmycia. To jest max blur. Jeżeli max blur ustawię na 2 na przykład, w tym momencie mam bardzo delikatne rozmycie, policzone bardzo precyzyjnie. Dzięki temu cały mój obraz jest w miarę ostry. Jeżeli ustawię max blur na 5, to jest wartość wyrażona w pikselach tak naprawdę, to moje rozmycie nie przekroczy 5 pikseli. Teraz ten threshold, który wtedy zmieniłem na 0, teraz zwiększę do powiedzmy sobie 12. Zobaczymy, czy to będzie miało jakieś działanie. Jest takie działanie tego thresholda, że on nie pozwala wyjść rozmyciu poza obszar zajmowany przez obiekt, ale teraz nie jestem w stanie tego wyraźnie pokazać. Zróbmy trochę więcej, może zobaczymy, coś będzie widać. Weźmy max blur na 0, to powoduje, że blur wtedy może być bardzo duży. No i sprawdźmy, jak to się będzie zachowywało. Czy to zmienia coś w tej scenie, czy nie. Przypuszczam, że niewiele będzie można zobaczyć. Jeszcze chwilę poczekam, się dość długo liczy. Myślę, że już się policzyło. No nie bardzo widać różnicę. Zmienię teraz threshold na 0. Poczekamy jeszcze chwilę. No osobiście nie widzę tutaj wielkiej zmiany, więc w tym momencie tego nie będę za bardzo w stanie pokazać. Istnieje tu jeszcze kilka innych rzeczy, które warto znać albo być ich świadomym. Otóż mamy takie coś jak Gamma Correction. To jest po prostu korekta jasności obrazu. On rozmywając się może stać się ciemniejszy, no i dlatego jest możliwość korekty gammy, a więc jasności. Mamy także coś takiego jak kąt i rodzaj tak zwanego filtru typu bokeh.
Bokeh jest to japońskie słowo oznaczające rozmycie, blur, jakieś rozmazanie obrazu i tak dalej. Przy okazji widać, że Gamma Collection teraz zaczerniła mi całkowicie całe tło i pozostały tylko jasne elementy, więc taka korekcja w sumie nie jest teraz pożądana, bo jest zbyt silna. Wracając do tego typu, czym jest ten bokeh? Bokeh to jest pewna funkcja, która oblicza sposób rozmycia obszarów obrazu znajdujących się poza głębią ostrości. Więc tam, gdzie jest głębia, to bokeh jest słaby, a tam, gdzie jest mało głębi ostrości, też jestem poza obszarem głębi ostrości, tam ten bokeh dochodzi do głosu. I teraz mam ten bokeh liczony wręcz idealnie, ponieważ jest to filtr ustawiony na idealne koło. To jest filtr kołowy. Jeżeli wyłączę sobie, znaczy włączę preview, żeby było troszeczkę więcej kaszy tutaj, ale żeby się dzięki temu szybciej liczyło, no to teraz będę w stanie zobaczyć, jak to działa, więc mogę sobie wybrać różne rodzaje tego filtru. I to jest filtr, który tak naprawdę określa, w jaki sposób rozmywają się pewne elementy rysunku, te, które są poza głębią ostrości. Idealny filtr, który powoduje idealnie gładkie, równe rozmycia, to jest circular. Natomiast jeżeli nasza przysłona w aparacie tym domniemanym składa się z pewnych fragmentów nachodzących na siebie, to otwór, który powstaje w ten sposób przy jej zamykaniu, wcale nie musi być okrągły. I w aparatach może być na przykład to otwór oktagonalny. Jeżeli to jest otwór oktagonalny, to znaczy, że krawędź tego otworu składa się z takich jakby odcinków, których jest 8 dokładnie. Jest 8 ostrzy zamykających się na siebie, zmniejszających przestwór przesłony. No i dzięki temu wszystko, co przechodzi przez taki otwór, czyli światło, tworzy później takie rozmycia w formie właśnie ośmiokątów. Nie wiem, czy to uda mi się pokazać. Spróbujmy do tej sceny dodać coś bardzo, ale to bardzo błyszczącego. Weźmy na przykład, zamieńmy tego klocka na kulkę. W tym celu podnę go na części, przez Alt-Shift-S zaokrąglę i podniosę troszkę do góry, po to, aby ta kulka wydawała się bardziej okrągła. Teraz będę w tej kulce widział, mam nadzieję, jakieś odbicie światła. Jest ono dosyć słabe, więc w tym momencie skopiuję jeszcze jedną lampę i umieszczę bezpośrednio nad tą kulką, tak aby ona się zaczęła błyszczeć. To jest w porządku. Teraz do tej kulki dodam materiał, który będzie miał dużą twardość, a więc będzie generował również odbicie światła, które będzie bardzo ostre, bardzo jasne. No myślę, że takie coś jest już nieźle. Takie będzie jeszcze lepsze. Ok, to jest w porządku. Chciałbym teraz, aby to było bardzo jasne. W związku z tym jeszcze troszeczkę przyciemnię tą swoją kulkę. Zobaczymy. O, tak może wyglądać. Teraz chciałem zobaczyć, co z tym moim nodem się stanie, jeżeli w edytorze nodów spróbuję go troszeczkę stuningować. No i teraz tak. Mam teraz filtr oktagonalny. Weźmy sobie, może wyłączmy preview. Zobaczymy, w jaki sposób ten punkt światła się rozmyje. Jeżeli teraz powiększę troszeczkę cały obszar renderowania, to być może będzie to widoczne, być może nie. Zobaczmy, to jest spora głębia, więc trudno powiedzieć, jak to będzie. Spróbujmy zrobić mniejszą przysłonę. No nie wiem, czy to widać, czy to jest aż tak teraz jasno pokazane. No nic, spróbujmy może zrobić maksymalne rozmycie, czy maksymalne otwarcie przysłony. Przepraszam, że gdzieś przy jakiejś wartości niewielkiej będzie coś widać. Poczekamy. Jedyneczka to jest przysłona na maksa i tutaj jest coś małego. No nic, trzeba poczekać chwilę. O, właśnie, teraz się policzyło. Dobra, spróbujmy teraz zamiast oktagonalnego wybrać na przykład właśnie circular i zobaczmy, czy będzie jakaś zmiana w kształcie tego rozmycia. Jest bardzo subtelna zmiana, drgnęło coś tutaj, te piksele się lekko przemieściły, natomiast efekt jest bardzo subtelny i słabo go widać. Być może będzie coś innego na przykład przy trójkątnym bokehu, zobaczymy. O, teraz widać, że rozmycie świata zmieniło się w trójkąt. Tak samo, jeżeli wezmę sobie na przykład pentagonalne rozmycie. To będzie symulacja takich pięciu warstw zamykających się na przysłonie. No i dzięki temu wszystkie błyski światła, wszystkie rozmycia będą miały taki pięciokątny charakter. Można to łatwo zaobserwować na przykładowych rysunkach. Jeżeli chciałbym takie coś na przykład znaleźć, no to nie wiem, weźmy sobie przeglądarkę jeszcze raz, drugi raz już w trakcie tego tutoriala i wpiszmy znowuż depth of field, poszukajmy tej strony, na której to było opisane i tutaj gdzieś w informacjach jest coś takiego jak bokeh, zaraz zobaczymy, czy to będzie naprawdę tutaj, poszukam może, bo jest, mamy tutaj zobacz także i mamy bokeh i tutaj są przykłady. Na przykład to zdjęcie powoduje, że rozmyte punkty światła ustawiają się nie w idealne koła, tylko w coś tam. One są jakieś takie troszeczkę jakby jajowate. Nie wiem, jaki to był rodzaj rozmycia, nie wnikam teraz. Tak samo tu. Mamy piękne rozmycie, które
ma kształt ośmiokątów, więc był jakiś taki oktagonalny sposób zamykania przysłony. Elegancko to wygląda. Tu mamy jeszcze inne, kreatywne zastosowanie. Można zrobić ładne zdjęcie choinki. No i tak to wygląda. Więc tego typu efekt możemy łatwo uzyskać w Blenderze, korzystając właśnie z takiego noda. I to wszystko, co można na jego temat w zasadzie powiedzieć. Pomijając oczywiście jakieś wyuzdane przypadki, kiedy głębie Z generujemy sobie sami. Albo robimy jakieś triki z innymi rzeczami jeszcze. Ok, myślę, że na razie to wystarczy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.